Przedstawiona tutaj lista specjalności w przemyśle nie wyczerpuje tematu. Jest wiele specjalności specyficznych dla danego rynku czy branży. Jest to jednak pewien zarys wiedzy, który może się przydać każdemu, kto myśli o pracy w przemyśle. Mimo to, że opisuje głównie inżynierów, to przedstawione tutaj specjalności w przeważającej większości mają swoich odpowiedników na poziomie technika. W związku z tym, aby pracować w przemyśle i mieć realny wpływ na tworzenie nowych technologii, wystarczy ukończyć technikum kierunkowe. Nie jest konieczne ukończenie studiów technicznych. Moim zdaniem jednak studia dają znacznie większą możliwość, a nic nie stoi na przeszkodzie, aby studiować zaocznie, już nabierając doświadczenia w branży. Jest przede wszystkim odpowiedzialny za wygląd i ergonomię produktu. Zna technologię wytwarzania materiałów, ich rodzaje i potrafi trafnie je dobierać. Odpowiada za funkcjonalność produktu i to, jak jest ten produkt odbierany przez użytkownika. W przemyśle jest wiele pracy dla tych specjalistów. Nie jest to stanowisko zarezerwowane dla wąskiej elity projektantów bryły pojazdu i jego wnętrza. Każdy produkt, z jakim ma się do czynienia, powinien na etapie projektowania przechodzić przez ręce designera. Jest to osoba przetwarzająca dane ze skanu bryły pojazdu i jego wnętrza na powierzchnię kategorii A. Jest to bardzo ważna rola. To, jak dobrze będą przygotowane te powierzchnie, zależy dalsza praca wszystkich konstruktorów pracujących nad tym samochodem. Wszelkie błędy powierzchni mogą powodować problemy w dalszej pracy programach CAD. Dość często to stanowisko jest tylko krokiem w karierze, by dostać się do elity designerów w motoryzacji. Kluczowa rola w procesie tworzenia nowych technologii. Odpowiada za to, aby produkt, jak i wszystkie wchodzące w jego skład podzespoły działały jak należy i aby zostały wyprodukowane przy jak najmniejszych kosztach produkcji, przy zachowaniu wszystkich parametrów jakościowych. Jest to na tyle szeroki temat, że przygotuję specjalny odcinek, aby go wyczerpać. Od umiejętności konstruktora bardzo wiele zależy. Planuję przygotować specjalne szkolenia bazujące na moim doświadczeniu, specjalnie stworzone, by podnieść wiedzę praktyczną kolegów po fachu. Informacja na temat tych szkoleń pojawi się na moim kanale. Jest to człowiek odpowiedzialny za dany podzespół lub część w samochodzie. Współpracuje ściśle z konstruktorem i pozostałymi osobami w zespole. Dba o to, by prototypy były zamówione na czas, by testy zostały wykonane w terminie, analizuje raporty z testów i podejmuje decyzje o modyfikacjach w procesie projektowania. W niektórych organizacjach jest to specjalnie wydzielone stanowisko, a w innych jego obowiązki wykonuje konstruktor. Inżynier produktu spędza sporą część swojego czasu na konsultacjach i spotkaniach z wszystkimi specjalistami w firmie, jak i z dostawcami. Praca na tym stanowisku zazwyczaj wiąże się z podróżami służbowymi po całym świecie. Nie jest to tylko praca za biurkiem. Polega ona bardziej na komunikacji z ludźmi, bardzo ważnym atutem kandydata na to stanowisko jest znajomość języków obcych. Zawierających elektronikę jest to osoba odpowiedzialna za dobór podzespołów elektronicznych, procesorów i sposobu przeprowadzenia odpowiednich testów pod kątem działania wybranych komponentów w konkretnym planowanym zastosowaniu. Bada wydajność układów prototypowych i wprowadza modyfikacje na bieżąco w procesie projektowania w konsultacji z konstruktorem. Na podstawie projektu układu elektronicznego przekazanego przez elektronika w konsultacji z konstruktorem produktu tworzy dokładny layout elektroniczny na płycie PCB wraz z dokładnym przebiegiem wszystkich ścieżek komunikacyjnych i zasilania. Na podstawie przygotowanych przez niego danych zostanie obłożona płytka. Najpierw zostanie wykonana jako prototypowa do testów
nadzorowanych przez elektronika, a na etapie końcowym wprowadzona do produkcji. W ten sposób powstanie elektronika gotowa do montażu w urządzeniu. Jest to informatyk odpowiedzialny za działanie oprogramowania w produkcie. Każdy dostawca dostarczający jakiś komponent z interfejsem użytkownika musi zadbać o to, żeby oprogramowanie do niego napisane było odpowiednio i działało. W procesie projektowania oprogramowania biorą udział różni specjaliści. Zagadnienie to będzie szerzej rozwinięte w innym odcinku tej serii. Pracuję na oprogramowaniu symulującym rzeczywiste warunki fizyczne metodą elementów skończonych. Badam przepływ płynów i gazów, aerodynamikę czy wytrzymałość mechaniczną elementów konstrukcji. Dzięki tym symulacjom oszczędza się bardzo dużo czasu i pieniędzy w procesie projektowania, ponieważ nie trzeba tych wszystkich testów wykonać na fizycznych prototypach. Finalnie testuje się prototyp, ale dzięki symulacji i wprowadzonym poprawkom znacząco zmniejsza się ryzyko nieprzejścia testów na tych właśnie prototypach. W zależności od skali przedsiębiorstwa pracuje samodzielnie lub prowadzi grupę ekspertów odpowiedzialnych za przygotowanie na czas prototypów na planowane testy. Zazwyczaj dysponuje obrabiarkami numerycznymi, drukarkami 3D, frezarkami i innymi urządzeniami potrzebnymi do pracy prototypowni. Wykazuje się inwencją twórczą, by sprostać wymogom związanym z dostarczeniem prototypu jak najbardziej zbliżonego do przyszłego produktu. Osoba odpowiedzialna za to, aby produkt spełnił wymagania klienta. Dba on o to, aby dostawcy dostarczyli komponenty zgodne z wytycznymi jakościowymi. Zleca akcje pomiarowe i stałe procedury monitorowania dostaw i produkowanych produktów. Tworzy i nadzoruje standardy jakości w firmie. Prowadzi rejestr incydentów jakościowych i wprowadza akcje eliminujące błędy u dostawców i w organizacji. Ze względu na bardzo zaawansowane metody pomiarowe, takie jak skanowanie 3D czy maszyny współrzędnościowe i konieczność przygotowania i obróbki danych pomiarowych, konieczni są eksperci w tej dziedzinie. Niestety przeważająca większość uczelni w kraju nie dysponuje ani maszynami współrzędnościowymi, ani specjalistami uczącymi nowych konstruktorów, jak przygotować dokumentację techniczną pod kątem wykonywania takich pomiarów. W związku z tym przygotowuję odpowiednie szkolenie z tej dziedziny, które wkrótce będzie dostępne. Konstruktor odpowiedzialny za projekt narzędzi wykorzystywanych do seryjnej produkcji. Chodzi tutaj o formy wtryskowe dla komponentów plastikowych, ale również formy komponentów odlewanych z aluminium czy innych metali. W tle produkcji samochodów na liniach produkcyjnych u dostawców jest wiele procesów produkcyjnych wymagających skomplikowanych narzędzi. Na podstawie danych otrzymanych od konstruktora produktu przygotowuje dokumentację konieczną do wykonania skomplikowanych narzędzi. Otrzymuje on od konstruktora narzędzia dane konieczne do programowania obrabiarek sterowanych numerycznie. Frezarki i różne inne maszyny służą do przygotowania narzędzi do produkcji seryjnej różnych komponentów. Aktualnie ze względu na bardzo duże skomplikowanie detali wykorzystuje się różne zaawansowane technologie, by otrzymać produkt seryjny z zachowaniem wyśrubowanych norm jakościowych. Osoba odpowiedzialna za to, jak działa produkcja. Bierze udział w procesie planowania i projektowania linii produkcyjnej. Jest odpowiedzialny za jej uruchomienie i dbanie o to, aby wszystko działało jak należy. Programuje roboty i inne automatyczne urządzenia na linii produkcyjnej.
odpowiada za przeglądy i serwis działających na linii produkcyjnej urządzeń. Reaguje w przypadku jakichkolwiek problemów na linii produkcyjnej. Ma uprawnienia związane z zatrzymywaniem i ponownym uruchamianiem linii. Sama linia produkcyjna również musi być zaprojektowana niezależnie od tego, czy jest ona ręczna, półautomatyczna czy automatyczna. Należy ją najpierw zaplanować, a następnie wykonać jej projekt. Kluczowe parametry to sam proces produkcyjny i jego optymalizacja, ale bardzo ważna jest również ergonomia pracy na linii produkcyjnej. Jedną z często stosowanych metod na rozplanowanie ergonomii jest budowanie makiet kartonowych przyszłych urządzeń. Pomaga to w określeniu ergonomii pracy na poszczególnych stanowiskach roboczych. W trakcie projektowania samochodu konieczne jest wzięcie pod uwagę wszystkich kwestii związanych z obsługą serwisową. Konieczne jest przygotowanie książki serwisowej nowego pojazdu i zaplanowaniu szczegółowo wszystkich procesów serwisowych, jak chociażby wymianę rozrusznika bez konieczności wymontowania nadmiernej ilości innych elementów spod maski samochodu. Odpowiedzialny jest za to właśnie inżynier serwisu. Konsultuje on z konstruktorami odpowiedzialnymi za poszczególne systemy wymagania, jakie muszą być spełnione do zachowania procedur serwisowych. Uzgadnia ewentualne konieczne zmiany w typowych procesach serwisowych wymuszone czasem w procesie projektowania. Dlatego tak ważne jest serwisowanie pojazdu zgodnie z wytycznymi producenta. Istnieje ryzyko, że jeśli jakąś procedurę serwisową wykonuje się w wielu pojazdach tak samo, to nie oznacza to, że zawsze tak jest. Nawet bardzo doświadczony mechanik może zrobić coś źle, jeśli nie kieruje się książką serwisową danego modelu pojazdu. Jest to osoba odpowiedzialna za sukces całego przedsięwzięcia. Na każdym poziomie menadżer odpowiada za dany wycinek prac i za grupę specjalistów sobie podległą. W tym zawodzie najważniejsze są umiejętności planowania i nadzorowania czyjejś pracy oraz zdolności interpersonalne. Jest to bardzo ważna rola w przemyśle, dlatego w następnych odcinkach poświęcę jej więcej czasu. Człowiek ten organizuje zamówienia wszystkiego, co jest potrzebne do budowy prototypów oraz zapewnia, by na magazynie firmy były na czas wszystkie komponenty konieczne do prowadzenia produkcji. Bierze udział w procesie projektowania, wspierając konstruktora w prowadzeniu spotkań z dostawcami. W przypadku firmy będącej dostawcą jest to osoba odpowiedzialna za komunikację z klientem. Na etapie przetargu przygotowuje przy wsparciu grupy projektowej ofertę na dany produkt. Dziękuję za uwagę i zapraszam na następne odcinki Wspomnień Konstruktora.